czy uda się zrobić bitą śmietanę. Witam wszystkich. Dzisiaj test, a raczej porównanie dwóch pianownic, mianowicie takiej wbudowanej w Make Parkside oraz kupionej na Allegro za 80 zł. Test będzie polegał na tym, że zrobię pianę z roztworów o różnym stężeniu i powiedzmy przez minutę pozwolę tej pianie pozostać na samochodzie. Sobie zobaczycie, jak to będzie wyglądać, czy uda się zrobić którąś z tych pian tak zwaną bitą śmietanę, czy też nie. Także zapraszam do oglądania. Zaczniemy od roztworu 10%. Używać będę piany aktywnej Shiny Garage, polecanej przez detailerów. Kupiłem tą, bo była w większości zachwalana, ładnie pachnie i podobno ładnie się pieni. Zaraz zobaczycie. Wlewamy setkę. Troszkę za dużo, więc ulejemy. Ok, mamy setkę. I wodą uzupełniamy do pełnego litra. Rzeczywiście ładnie pachnie. Czekajcie jeszcze trochę. Ok. I rozlejemy na pół. Pół litra do myjki, a pół litra do pianownicy. No i mniej więcej mamy, tak, mamy pół litra, mamy. Dobrze. Roztwór przygotowany, wlany. Ja nie będę mył całego samochodu, zrobię tylko taki pas przez środek, żebyście dokładnie zobaczyli, w jaki sposób zachowuje się ta piana, czy spływa, czy też nie. Bo większość testujących pryska cały samochód, potem szczerze mówiąc widać co nieco pod samochodem, jak spływa szybciej lub wolniej. Natomiast jeżeli zrobię po prostu tylko pas na samochodzie w środku, to będzie to moim zdaniem bardziej miarodajne, lepiej będzie widać, co się z tą pianą dzieje. No i poczekamy minutę, żeby zobaczyć jej zachowanie. W przypadku podawania środka czyszczącego wprost z myjki polega to na tym, że ustawia się tutaj na lance niskie ciśnienie i wtedy myjka pobiera ten roztwór. Natomiast gdybyśmy włączyli mocne ciśnienie, wtedy przerywa podawanie środka czyszczącego i pryska tylko wodą. Także tutaj musimy ustawić niskie ciśnienie i przejedziemy, tak jak mówiłem, tylko pas, żebyście zobaczyli, jak będzie trzymać się ta piana na samochodzie. I to jest coś takiego, co potrafi wyprodukować ta, powiedzmy, pianownica wbudowana w myjkę, czyli praktycznie można powiedzieć, że łatwiej by było rozmieszać tą pianę we wiaderku
i chlusnąć nim po prostu na samochód. Nic tutaj z tego się nie wyciągnie. Zobaczymy może w trochę wyższym stężeniu. No ale tak to wygląda przy stężeniu 10%, czyli maksymalnym, które sugeruje producent piany aktywnej, czyli Shiny Garage. Spróbujmy jeszcze może akurat trochę zaciągnąć jeszcze troszkę dłużej. Jak widzicie, szybko spływa. Nie ma nawet sensu mierzyć czasu, bo to, co tutaj wypłynęło, to praktycznie spływa od razu. Tu w zależności od tego, jak troszkę podregulujemy, coś się tutaj tworzy, ale jest to tak nieregularne, że no dlatego kupiłem właśnie tę pianownicę na Allegro. No i w tym właśnie momencie nie włączyłem mikrofonu. Przez 1,5 minuty nie nagrywał się dźwięk, dlatego dogrywam go teraz. Powiem tylko pokrótce, że 10% roztwór podawany z pianownicy, a z tego, co zaproponowała nam Mejka Parkside, to niebo a ziemia. Można powiedzieć, że ta piana już jest użyteczna. Można nią spokojnie myć samochód za pomocą rękawicy. Nie jest może tak gęsta, jak byśmy oczekiwali, chociaż 10% roztwór to już jest, powiedzmy, max. Natomiast zobaczcie teraz, jak przyjadę palcem. Ta piana oczywiście spływa, ale stosunkowo wolno. Także jeżeli byśmy popryskali cały samochód, będzie ona tam pracować i robić swoje. Tutaj mija minuta mniej więcej. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda dalej. Na końcu ujęcia będzie 1,5 minuty od nałożenia tej piany. Także można powiedzieć, że jest ok. Natomiast zaraz zobaczymy koncentrat 20%. Tym razem wlejemy 100 ml szamponu i 0,5 litra wody, więc roztwór będzie 20%. No i nie zdecyduję się robić próby tym wbudowanym podajnikiem szamponu, bo na nic się to nie zda. Powiem Wam tylko, że próbowałem już kilka razy, także zawsze wychodzi to samo, czyli taka wodnista niby piana. Natomiast sprawdźmy 20% roztwór w tej pianownicy. Mamy 100 i uzupełniamy wodą do 0,5 litra. Dodam tylko, że tu praktycznie ustawia się ilość podawanego środka, daje to na maksa, czyli odkręca maksymalnie tutaj, a tym ustawiamy, jakim
promieniem czy kątem ma ta piana zostać wystrzelona, powiedzmy, w stronę samochodu. Także tutaj pamiętajcie, maksymalna ilość, wtedy ta piana jest najbardziej, powiedzmy, efektywna, najbardziej się pieni. Więc zaczynamy roztwór 20%. Ustawiamy minutę. I znowu pokażę Wam z bliska, jak ta piana się zachowuje. Też spływa, ale już dużo wolniej. Tu sąsiad odpala motor. Tak to wygląda. Tu wiadomo, gdzie nałoży się troszkę więcej piany, ona spływa nieco szybciej. Natomiast jest tu już taka konsystencja chyba akceptowalna. Ale jeszcze spróbujemy dołożyć trochę szamponu. Dobrze, minęła minuta. Teraz przyszedł czas na roztwór 30%, czyli 150 ml szamponu i uzupełniamy do pół litra roztworu. Troszkę za dużo. Tutaj też mamy podziałkę, także o, idealnie. 150 szamponu. I do pół litra roztworu. Ok. I wlewamy do zbiorniczka. Dodam jeszcze, że tutaj ta dysza wygląda na naprawdę solidną. Jest zrobiona z jakiegoś stopu, z mosiądzu, nie wiem. Jest ciężka. Nawet czasem potrafi przewrócić tę butelkę. No ale nie o tym. To nie ma stać, tylko ma robić pianę. Także bierzemy się do roboty. No i kolejny roztwór 30%. Thank you.
puścimy teraz minutę i zobaczymy, jak się będzie zachowywać piana o takim stężeniu. Auto jest nieco wilgotne, bo za każdym razem je przecieram, ale nie dosłucha, więc ta piana ma prawo troszkę spływać. Ale poczekamy minutę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, tu ładnie kapie, wydając fajny plusk takiej właśnie spadającej śmietany. O, mamy minutę. Teraz porównacie. A tą pozostałą częścią zrobię już teraz cały samochód. I takie pół litra roztworu wystarcza na całe auto tej wielkości. No i myślę, że jeżeli chcecie uzyskać taką pianę gęstszą, no to musicie, że tak powiem, dobrze podlać, czyli albo te 30, albo przynajmniej 20%. I myślę, że samochód będzie błyszczał. Także ja mam jeszcze jedną sprawę. Auto umyte, gotowe, jeszcze muszę je wytrzeć. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka. Kupując tę pianownicę, dostałem 3 takie saszetki takiego oto środka. Jest to chyba piana w proszku. Jeżeli będziecie chcieli, to w kolejnym filmie mogę Wam porównać tę pianę do Shiny Garage. Zobaczymy, która lepiej się pieni, która lepiej myje. Także piszcie. Natomiast podsumowując, jeżeli widzieliście, co robi Make a Parkside, no to tylko pluje jakąś tam wodą z odrobiną pianki i myślę, że te 80 zł warto wydać, żeby tę pianę mieć porządną. Co prawda stężenie 10%, jakie sugeruje producent piany, jest moim zdaniem akceptowalne, jeżeli chcecie po prostu spryskać i za pomocą, powiedzmy, rękawicy umyć samochód od razu. Natomiast jeżeli chcecie, żeby piana popracowała, no to trzeba użyć tego roztworu przynajmniej 20%, a lepiej 30%. Wtedy ta konsystencja jest rzeczywiście taka przypominająca bitą śmietanę. I choć tutaj widzieliście, że ta 30%, powiedzmy, spływa, to powiem Wam tylko dlatego, że ta powierzchnia była nieco wilgotna, a z doświadczenia krótkiego, ale powiem Wam, że jeżeli samochód jest suchy i zakurzony, wtedy ta piana trzyma się o wiele dłużej. Trzeba nawet uważać, żeby nie zaschła, bo ona po prostu się trzyma mocno i nie można pozwolić właściwie do tego, żeby ona zaschła na samochodzie. Trzeba od razu płukać. Jeżeli chodzi o producenta pianownicy, to powiem szczerze, że nie ma tu żadnego oznaczenia. Ta głowica czy dysza przypomina właśnie tę chwaloną PA. Natomiast, tak jak mówię, jest to prawdopodobnie jakiś no-name, ale jestem w sumie z niej zadowolony. Jeżeli szukacie pianownicy do Make a Parkside, ja właśnie taką posiadam, to tę mogę szczerze polecić, chociaż występuję właśnie z końcówkami do różnych producentów, czy to Kercher, czy jakiś Lavor, chociaż Lavor i Parkside to jest chyba ta sama końcówka. Jeżeli komuś pomogłem w wyborze, to proszę o kciuk w górę,
a nie zaszkodzi również zasubskrybować kanału. Ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.